Witam wszystkich bardzo serdecznie w mapce Hide and Seek, czyli w mapce chowanego, której, słuchajcie, jesteśmy tutaj razem z moimi widzami przecudownymi i najwspanialszymi. Słuchajcie, cześć wszystkim, chodźcie się przytulić wszyscy. Tylko nie bicie, bo 30 HP. Dobra, dobra, już koniec, już przytulania. Słuchajcie, jesteśmy na mapce autorstwa Xtremo, czyli jednego z widzów. Jest tutaj z nami Tremo oczywiście. O, tutaj, tutaj, tak, jest Tremo. Mapka Hide and Seek, jasna sprawa, że kot w sklepie Zipek. I słuchajcie, mapka polega na tym, żeby wy musicie się po prostu schować, a ja was będę szukał. Ale proszę wszystkich o to, żebyście wzięli sobie po smoku, ponieważ możecie mieć jednego smoku. I słuchajcie, zaraz rozpoczniemy rundkę. A wy, słuchajcie, macie 2 minuty na to, żebyście się schować, więc czas start! I za 2 minuty zaczynam was szukać! Słuchajcie, zostawcie łapy w górę oraz zostawcie subskrypcję na kanale, a my lecimy już szukać. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i szukam! Szukam, szukam, szukam! Lecimy na mapkę, zobaczmy, co tu Tremo niesamowitego stworzył. Ta mapka jest naprawdę, naprawdę fajna. Widziałem tą mapkę i uważam, że ona jest naprawdę niesamowita. Słuchajcie, lecimy na starcie, skoczymy sobie na pole czerwone, pole lawowe, ponieważ w tym miejscu znam chyba jedną fajną kampę, której może się ktoś skryć, ale zobaczymy, zobaczymy, czy się skrył dokładnie w niej. Najpierw sprawdzimy ten domek, jak zawsze na samym początku. Najgorsze jest to, że w takich właśnie mapkach jak ta czasami ktoś się chowa po kątach, w takich oczywistych miejscach, których, wiecie, których po prostu ciężko jest kogoś wypatrzeć, bo nie zwracacie uwagi po prostu na takie miejsca. A w takich miejscach, kurde, dobrych prawie nikogo nigdy nie ma, jak na przykład schody. Nie no, dobra, schody, słuchajcie, to nie jest dobra kampa. Pamiętajcie, nigdy nie chowajcie się pod schodami, bo schody to jest najgorsza kampa, jaka może być. Zawsze sprawdza się schody. Dobra, zobaczmy, czy na lawowym biomie ktoś jest. Chyba wydaje mi się, że w domku, w lawowym biomie nikogo nie ma. Na strychu? Na strychu może ktoś za telewizorem, nie? Tutaj, halo, halo, czy jest ktoś tutaj? Halo, proszę się odezwać, jeżeli ktoś się schowa tutaj. Halo? Nie ma chyba. Na balkonie? Może na balkonie ktoś się skrył? Z tego co wiem, właśnie, tu jest parkour. Tu jest parkour, który pozwoli mi wejść na dach tego domku. Ale czy na dachu ktoś się skrył? Chyba nie, nikt się nie skrył. Więc generalnie nie jest łatwo. O! Okej, okay. Wskoczyliśmy sobie tutaj na lawę. A za lawą pan Dino! Pani Dino! Witam, pani Dino! Witam, kim ty jesteś? Ale ucieka, ale ucieka. Ale nie udało się. Emilek! Cześć, Emilek, słuchaj. Przykro mi, że jesteś pierwsza osoba, którą znalazłem. Pierwsza osoba została znaleziona. Szukamy dalej. Chyba na biomie tym już nikogo nie ma. Zostawiamy, zostawiamy. Najwyżej się wrócimy i tyle. Najwyżej będzie trzeba się wrócić. A teraz sobie pójdziemy może na... Nie, może tam biom... Tutaj, ten mroźny biom. Taki metalowy biom. Metalowy biom to jest, słuchajcie. I zobaczymy, czy ktoś się kryje tutaj pod górką. Ha! Nie ma! Nikogo nie ma pod górką. Okej, okay, zobaczymy, czy ktoś się kryje... Tutaj? Halo? Nie? Woda? W wodzie? Ktokolwiek? W wodzie? Nie ma nikogo? Nie ma. Nie ma nikogo kompletnie. Dobra, lecimy dalej. Za kamieniami, patrzcie, będzie ktoś, jak nic. Nie? Poważnie? Nikogo kompletnie tu nie ma? Dobrze się poukrywaliście, naprawdę. Na odcinek to wszyscy spinę mają, żeby się dobrze ukryć. Tu też nikogo nie ma. Słuchajcie. Tu też nie? Wow, co to było? Ej, ktoś tu był! Ktoś tu był, a ja go nie widziałem. Mam cię, kolega gierowego. Ej, ja cię nie widziałem. Jak to się stało w ogóle, że ja cię nie zauważyłem? Czy wy go widzieliście? Ej, tu musi być ten. Tu musi być powtórka. Musi być powtórka, żeby zobaczyć, czy my go na pewno widzieliśmy. Czy było go widać? Bo ja go kompletnie zauważyłem. Ale ja dzisiaj jestem wyjątkowo ślepy, bo mnie bolą strasznie oczy. Nie wiem od czego, chyba źle spałem. Chyba jasno było. Po prostu i dlatego mnie bolą, ale tutaj nikogo nie ma. Z tego co widzę, wejdziemy jeszcze na górę. Przepatrzeć tutaj wszystko. Jeszcze 9 osób to znaleźć. Nie, przepraszam, 8. Jak ja liczę, jak ja liczę. 8 osób jeszcze zostało do znalezienia, więc troszkę ich jest. I aż dziwne, że tak mało ich znajduje. Tu na górze nikogo nie ma. Na dachu. O, prawie spadłem z dachu. Tu nikogo też nie ma. Co jest? Naprawdę? Ej, słyszałem kroki? Nie? Nie? Kroki? Nie. Nie było żadnych kroków. No dobra. To schodzimy na dół. Schodzimy z powrotem na dół. Jeszcze sprawdzę jedno miejsce. W sensie, chyba raczej nikogo tu nie. Nie, tutaj tędy byliśmy. No to wszystko już tutaj sprawdziliśmy, skoro tak. No to lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy do następnego. Tutaj, w tym miejscu, i są bałwanki.
I każdy z nas miał, słuchajcie, bałwanka, żeby się w nim skryć. Więc generalnie rzecz biorąc, ktoś mógł pomyśleć, żeby się skryć jednak w tym bałwanku. Mimo że to jest dosyć oczywiste, że będę sprawdzał raczej każdego bałwana. Ale ktoś się mógł skryć? Czy ktoś jest w wodzie tutaj? Czy ktoś jest tutaj w wodzie? Tutaj czy nikogo nie ma? Okej. Ej, ej, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść! Dobra, wyszedłem. Dałem radę, ale tutaj nikogo nie ma. Poważnie. Poważnie nikt się nie skrył w tym miejscu. Byłem pewny, że ktoś się jednak tutaj skryje, bo te kampy są naprawdę dobre w wodzie. Są takie, że wiecie, że chowacie się w ten sposób, że kucacie i patrzcie, widzicie? Nie widać mnie, kompletnie mnie nie widać. Nikt nie wykorzystuje kampy w lodzie, w wodzie. Nie wiem dlaczego. Dobra, lecimy dalej. Bałwanek? Nie. Tu w furgonetce nikogo nie... O! A nie! Ktoś tu rzucił, ale pod puchę tu walnął. Ktoś. I naprawdę się dobrze ukryliście. O! Zdrowy kaktus! Przepraszam cię bardzo. Ale jak próbował uciec, i tak byś nie uciekł, kurde. Z takiego... Ej, co jest? Ziomek! Ziomek! Ej, ale tu kilka osób było, skoro tak. Tu było kilka osób, o co chodzi? Co jest? Gdzie oni pouciekali? Ja teraz kompletnie nie wiem, gdzie oni są. O nie! I oni mogli się teraz schować w tej samej kapie, którą ja już sprawdzałem w ogóle. To jest najgorsze. To jest najgorsze, że mogli wskoczyć w to samo miejsce. Co na przykład był zdrowy kaktus na przykład. Czy wskoczył ktoś tutaj? Nie. Dobra. I ktoś rzucił smoka. Jeszcze jedna osoba przynajmniej rzuciła smoka. Chyba, że ten wziął sobie kilka. Taka też jest szansa, że ktoś tutaj oszukał i wziął sobie więcej niż jednego smoka. Sprawdźmy w tej wodzie jeszcze. Czy ktoś jest? Chyba nikogo nie ma. Tutaj chyba w ogóle on był właśnie schowany. Ale nie ma. Ale nie ma. Dobra, przeszukamy teraz w tym miejscu. Ale już myślę powiedzieć, że nie wiem, że on tam jest. Ale cię znalazłem. Sorry. Sorry. Sobie dałem. Pozwoliłem sobie zażartować z ciebie. Zostało 5 osób do znalezienia. I chyba na tej... Skąd ty, Dawid, miałeś broń? Dawid został znaleziony. Zostały 4 osoby. Okej, podarujemy sobie już ten biom i idziemy na ostatni, najtrudniejszy, w sumie największy biom, czyli biom dżunglowy. Chodzimy na biom dżunglowy. I zobaczmy, czy ktoś się tutaj kryje. Tu jest dopiero dużo skrytek. Tu jest dopiero dużo dobrych miejsc do schowania się. Więc najpierw sprawdzimy tą na samej górze, na którą mi się najmniej chce wchodzić. Furiello! Elo, cześć, co tam? Co tam, jak tam? Na dachu się skryłeś? Myślałeś, że co, kominiarzem jesteś, czy co? Się tak skryłeś? Dobra, w trawie nikogo nie ma. Zostały 3 osoby do znalezienia. Czyli już naprawdę mało. Ja tu już wszystko chyba przypatrzyłem. W ogóle... Serio? Tak, wiedziałem, że ktoś rzucił tylko. No bo... Słuchajcie, a tu? O Boże święty, co jest? Co jest? Ej! Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje! Gdzie ja jestem? Czemu ktoś rzucił smoka? Nie wiem, co się dzieje. Halo? No i co teraz? Rzuciłeś sobie smoka i co teraz? I co teraz, powiedz mi? Co teraz, Tremo? Sorry, Tremo. Sorry, Tremo. Ale zostałeś znaleziony. Przykro mi bardzo. Przykro mi bardzo. Ale dobra kampa, mega dobra kampa i bardzo dobra mapa, jest niesamowita, naprawdę. Jest tak kozacka ta mapa. Ale zostaje znaleziona, no przykro mi. Przykro mi, wszyscy mają równe szanse, jak widzicie. Wcale to nie jest takie proste w Hide and Seeku, żeby się schować. W taki sposób. Mimo, że... Nie, nie mogę wyjść! Nie mogę wyjść! Boże, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. No i super. Ej, te smoki są zbyt OP! Te smoki są zbyt OP w takiej sytuacji, no i co? Aha, miałem kucnąć po prostu. Musiałem po prostu kucnąć. Dobra, ale nie ujdzie ci to na sucho. Powiem ci tak, nie ujdzie ci to na sucho. Tęcza! Niestety, i słuchajcie... Została ostatnia osoba, która powinna zwyciężyć, ale słuchajcie, poczekajcie chwilę. Bo chciałbym jeszcze się zabawić, bo nie sprawdziliśmy ostatniego miejsca. Chciałbym pokazać wam całą mapkę. Calutką mapkę, którą stworzył Tremo. Więc przejrzymy jeszcze ten ostatni pokój. Jeżeli się okaże, że go nie znajdziemy, no to wtedy poprosimy o wyjście. A jeżeli nie, no to i tak zwyciężyłeś, tak czy siak. Tak czy siak zwyciężyłeś. Ale pozwól, że spróbuję cię jeszcze znaleźć. Wydaje mi się, że
mogę wiedzieć, gdzie się ukrywasz. Coś tak przeczuwam, że wiem, gdzie się ukrywasz. Uwaga, czy jesteś na drzewie? Oj, nie, spadłem. Dobra, sprawdzimy w ten sposób po prostu. Sprawdzimy w ten sposób, żeby już nie przedłużać. O, w ten sposób. Słuchajcie, nie ma. Nie ma na drzewie. Czyli jednak, cały pokój został też przejrzany już. Więc ostatnia osoba, która już została. Zapraszam na spawna, zapraszam na środek. Na żółte pole między biomami. Zapraszam. O, już słyszę. Jednak z zielonego, jednak z dżunglowego. O, jeszcze jaki skin. Dobra, pokaż mi, gdzie się ukrywałeś. O nie, za krzakiem. Za krzakiem, nie sprawdziłem tam. Tak, nie sprawdziłem. Nie? Co? Nie mów, że byłeś tam na górze. Poważnie? Ej, czyli na nagraniu będzie widoczne, że tam byłeś. Serio? Dobra, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, proszę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Zabij mnie, a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Słuchajcie, jeżeli wam się odcinek podobał, to zostawcie łapę w górę. Martix wygrał, gratuluję. Zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję oraz wpiszcie kod zipek. Elo, cześć, widzimy się w następnym odcinku. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!